Hej, cześć, witajcie, z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blockstar Planet na moim kanale. A dzisiaj mamy piątek, coś dziwnego, ponieważ mamy aktualizację. Zwyczajnie aktualizacje były w czwartki, a mamy piątek i jest aktualizacja. Na sam start zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie dłuższy weekend, to zostaw łapkę i na pewno dłuższy weekend będzie. W ogóle napiszcie w komentarzu, czy macie zdalne lekcje, czy jeszcze nie macie zdalnych. Ja na przykład zdalnych jeszcze nie mam, ale wiem, że naprawdę wiele osób ma te zdalne, no bo no wiecie co się dzieje. Tu macie listę ostatnich subskrybentów, jeżeli chcecie się tutaj znaleźć w kolejnym odcinku, no to zostawcie subika. W ogóle co to jest? Aha, okej, co to jest za spray? Aha, spray niewidzialności. Spray jako ja, niewidzialny Mikalo, możemy zobaczyć, co jest na poczcie. A są dwie wiadomości. I uwaga, bo to co zobaczycie, to po prostu was rozwali. Rzadkie zwierzaki mechaniczne. Penny Pandora wprowadziła te zwierzaki do sklepu. No nie, no po prostu, nawet tu jest jeszcze błąd, ale to nieważne. No raczej te trzy zwierzaki wszystkie dobrze znamy, bo były one, nie wiem, czy były w kole fortuny, czy były w jakimś pakiecie VIP. Naprawdę Bespo już teraz tak kombinuje strasznie, że nawet czasami przywraca zwierzaki z pakietów nawet VIP albo z kół fortuny. To mi się wydaje, że kiedyś było normalnie do kupienia. Ten złoty zwierzak to już nie wiem. Napiszcie w komentarzu, czy on był kiedyś w sklepie tak normalnie do kupienia, czy to nie jest czasami jakiś z koła fortuny, bo ten to chyba był, to był taki zwyczajny, ten jest taki złoty, a ten też jest taki, taka złota ośmiornica. Jak były z pakietów VIP, no to troszeczkę bardzo słabo. Taka moja opinia na temat takich rzaków, to moim zdaniem nie powinni robić takich wymyślnych rzaków, typu jakiś robot, no bo no robot to tak za bardzo nie zwierzak i powinni moim zdaniem wprowadzić stare rzaki, czyli kot, pies i tak dalej, bo takie były o wiele lepsze moim zdaniem i chyba każdy woli takie zwyczajne rzaki niż takie wymyślne. Albo po prostu, żeby dodawali wszystkie rzeczaki do kupienia, a nie tylko trzy do wyboru, bo jeżeli ktoś na przykład chce kupić psa, no to sobie psa nie kupi, bo go nie ma. Na przykład tutaj, patrzcie, ma ktoś pieska i jest super, co nie? Jakby osobiście wolę takie zwykłe rzeczaki niż na przykład... Niż na przykład... straszną dynię, no to tak wy wiecie. Kolejna rzecz, którą, no moglibyśmy sobie pomyśleć, że będzie mega super, ale jednak nie. Ekskluzywne klocki koła fortuny dostępne do kupienia w sklepie. Koło fortuny zrobiło sobie przerwę, wyniosłem jego najlepsze klocki ekskluzywne i przeniosłem je do sklepu Penny. No i gracze są oburzeni, no bo jakby, no to były takie klocki limitowane, które no były przez sezony, na przykład ta walizka była chyba w sezonie czwartym, z tego co pamiętam, pióra i liście gdzieś były w sezonach, precel. No i jakby to jest głupie, że dodają takie limitowane klocki. O, na przykład piernik, no tego nie mam, bo nie zdobyłem go w sezonie, także mogę sobie go kupić, no ale to jest takie bez sensu, że ktoś po prostu no, grał na sezonach i po prostu robił te sezony i zbierał bilety i przez to mógł czuć się taki wyróżniony, a teraz przez to, że niektóre klocki dodali do sklepu, to jest słabe, nie? Znaczy nie dodali oni wszystkich, bo raz, dwa, cztery, pięć, sześć, siedem klocków dodali, więc no moim zdaniem, no to chyba nie wiem, czy ktoś jest zadowolony. Powinni Blockstar Planet bardziej patrzeć pod graczy, jakby, no czytać te opinie, bo no jak widać tutaj nie są zadowoleni, więc moim zdaniem takie coś to jest po prostu, no, giga żałosne, jak to ludzie piszą. Napiszcie, co wy o tym sądzicie. No jeśli ktoś nie ma na przykład, nie zdąży na przykład czegoś kupić, no to spoko, może sobie zakupić, ale to nie ma takiej frajdy, to nie ma takiej w ogóle zabawy, żeby takie limitowane klocki po prostu sobie móc kupować z dnia na dzień i tak dalej. A tak w ogóle sobie zobaczyłem w parkurach, bo wiecie, no jest ta wersja Unity i tak dalej. I tutaj właśnie coś się chyba zbugowało, chociaż nie wiem, czy ten gracz się zalogował na Unity, czy też nie. No bo ma konto od kwietnia, więc konto stworzył normalnie. Ale patrzcie, no tu mamy takie miniaturki tych skinków, takie no zwykłe, jak zawsze. A ten akurat jest taki inny, co nie? Bo normalnie mają obramówkę i tak dalej, są takie bardziej oddalone, a to jest takie... No takie troszkę zbugowane, jakby to właśnie ten gracz wszedł na Unity, coś się tam zbugowało, tratatata i inne takie. Więc sobie możemy zobaczyć sobie ten parkour, bo ja go nie przechodziłem, mimo że on ma pół roku. Nie wiem, jak on się znalazł teraz w topce, ale no wiecie, jak to bywa, no czasami po prostu są jakieś takie sposoby, żeby jakieś parkury do topki dawać, mimo że są na przykład starsze. No bo na przykład nowsze parkury do topki łatwiej dawać, no bo są po prostu
prostu nowsze i bardziej Boxerpedię promuje, a takich no starszych to już nie bardzo. Na przykład ja miałem taką sytuację z chyba moim parkourem Toast, który już ma chyba 3 albo 4 lata, nie no chyba 3, i po prostu on był już kilka razy w topce. Jak graliście często w BSP, to mogliście zauważyć, że ten parkour był mój w topce, a to dlatego, że po prostu w sumie to nie wiem, jak to się dzieje, bo jakby ja nic nie robię z tym, żeby to było w topce czasami, ale mi się daje, że po prostu gracze robią coś takiego, że no mają dużo znajomych, zapraszają ich do przejścia parkura, wtedy się nabijają osoby i wtedy jeżeli będzie dużo osób, no to jeżeli osoba sobie wejdzie z topki na dany park i sobie go wybierze i sobie zagra, no to będzie to dlatego, ponieważ po prostu było dużo osób chwilowo i potem się to tak zbiera i potem robi się z tego stała liczba graczy, na przykład 50, i dzięki temu na przykład starszy parkour, który ma na przykład pół roku, może być nawet teraz w topce. No to wiecie, to są takie sposoby, przypadkowo czasami się to dzieje, no nie zawsze to wychodzi, bo na przykład ja kiedyś tak próbowałem zrobić i czasami to wychodziło, ale czasami też nie, no bo to zależy po prostu od farta, tak, czy osoba wybierze twój parkour, czy go nie wybierze, tak. No ogólnie ten parkour spoko jest, taki, no ja go nie przechodziłem, mimo że on jest taki stary, no to pewnie był kiedyś w topce, a ja go nie przeszedłem, bo nie przeszedłem i tyle, ale jest on taki fajny, taki oryginalny, bo jest taki wygląda jak taki tor przeszkód, wygląda jakby taki jakby to był taki wyścig, co nie? I to mi się podoba, bo jest taki jednokolorystyczny. Znaczy wiecie, no sami takie parkury zwyczajne o jednym kolorze są takie słabe, ale ten akurat ma takie, no takie różne skoki i to jest fajniutkie, to jest fajne. I hopa, w ogóle tu mamy też takie fioletowe skoczki. To chyba robię jakimś bugiem pewnie, no bo chyba tak się nie da jeszcze robić, a powinni w sumie tak zrobić, no bo te skoki właśnie powinno się dać kolorować, a się nie da, tylko czy da się, ale wiecie, to takim bugiem, co w sumie BSP nie powinno akceptować, że ktoś wykorzystuje bug gry, więc to mnie troszeczkę dziwi, że po prostu, nie wiem, ktoś robi sobie takiego parkoura z fioletowym skokiem, mimo że nie można takich bloków robić, ale i tak czy siak akceptują takich graczy i pomimo tego, że ten parkour ma aż 6000 prawie 200 zagrań i 5000 lajków, to oni z tym nic nie robią. W sumie jestem ciekawy, czy moderatorzy, czy tam w ogóle twórcy tej gry, to czy oni w ogóle przechodzą te parkury, znaczy, dobra, no parkury raczej to wątpię, że przechodzą, ale czy oni w ogóle patrzą na tą topkę codziennie i sprawdzają, co tu jest, czy tak nie bardzo? No bo jak wiecie, sami na czatach na przykład są bardzo niefajne czaty. Zobaczmy, czy będzie jakiś taki. O, nie ma. Dobra, niemożliwe. Nie ma jakichś takich dziwacznych czatów. No mnie po prostu to dziwi, że na przykład takie na przykład złe czaty utrzymują się nawet przez kilka dni i dopiero po masowych zgłoszeniach coś oni robią z tymi. Co to jest za klocek fale wody? Tej miniaturki wygląda bardzo ładnie, ale tutaj jakby oczekiwania i rzeczywistość. No to po prostu BSP tak średnio to troszeczkę wygląda. Jezu, ja w ogóle dawno parkurów nie robiłem. Ej, to jest po prostu straszne, widzowie, jak ten czas leci. Bo ostatni parkur był 7 miesięcy temu? Nie, mi się wydaje, że to budowałem 3 miesiące albo 4, ale nie 7, łej, Jezu, 7 miesięcy taki trudny parkour. Widzowie, napiszcie w komentarzu, czy chcecie odcinek, jak buduję na przykład jakiś trudny parkour, bo 7 miesięcy temu budowałem takie coś i te parkury są bardzo, bardzo fajne. Na przykład mi się to bardzo, jakby ja lubię budować parkury, ale takie bardziej oryginalne, bo takie zwyczajne parkurki mnie już troszkę nudzą, a takie na przykład, takie do kombinowania, one są takie fajniutkie i wiecie, nie zawsze takie parkury hardkorowe są w topce, no bo gracze najczęściej się po prostu denerwują, co jest normalne, że jeszcze coś nie wychodzi dużo razy, bo to po prostu nie będzie z tego parkura przechodzić, dlatego często w topce są takie prościejsze parkurki, no bo one przyciągają graczy i wiecie, na przykład więcej czasu spędzałem nad takim parkurkiem łatwiejszym niż trudniejszym, no bo wiesz, ktoś zginie kilka razy i się podda po prostu, no ale takie parkury też są dobre dla takich całkiem cierpliwych graczy, no bo wiecie, no jest to jakieś wyzwanie, chociaż ten parkour akurat nie jest dla mnie aż taki trudny, no ale to wiecie, to dla mnie może nie być trudny, bo jakby ja go budowałem, ale jeżeli wejdzie na ten parkour osoba, która, nie wiem, nie przechodziła takiego parkoura nigdy, no to wiecie, no to jest taka różnica, nie? O Jezu, 5 lat temu? Czemu to jest niemożliwy? Aha, okej, okay. Niemożliwy ma ocenę, aha, bo pewnie na przykład w środku jest klocek. O, widzicie, tam był teleport jakiś, czyli chyba się da to przejść, tylko nie wiem jak. Pewnie jest tu gdzieś jakiś teleport do znalezienia,
który właśnie prowadzi do tej mety, tylko no bo skoro ma ocenę niemożliwą, no to znaczy, że ktoś to przeszedł, ale nie ma w ogóle rekordów wszechczasów, co może oznaczać to, że dawno ktoś tego parkura nie przechodził, no bo ma w sumie 5 lat. To trochę nie wiem jak mam, tu jest meta i tam trzeba jeszcze jakoś się dostać, tu się nie dostaniemy, bo tu nie ma wyjścia, trzeba po prostu znaleźć portal. Ale być może ten portal jest jakoś dziwacznie ukryty albo tak schowany, że nie da się go wziąć. Co to jest? Nie możemy Mikalu. Aha, bo kiedyś was prosiłem. O, to możemy sobie przejść, bo chyba tego nie przechodziłem. Bynajmniej nie kojarzę po miniaturce, żebym tak przechodził. To sobie zobaczymy. Jakiś parkour od widza. Raczej od widza, mam nadzieję. Więc pyk, pyk, okej. Teraz tutaj, dobra, mijamy. Dobra, pyk, pyk. Dobra, lecimy, hop, dobra, kryształ bierzemy kryształek, bo nie chcę sobie utrudniać, tylko ułatwiać, ciak. O, tu w ogóle możemy sobie wystrzelić, tylko za bardzo ciężko się da wystrzelić, bo jest tam lawa, ale dobra, nieważne, o, tu można. O, straszne, ty nie potrzebujesz miłości, no sorry, ale nie teraz. Łe, dobra, wszystko opanowane, to mamy mnie i chyba Miszę? Chyba tak, to jestem ja i Misza. Tak mi się wydaje. Bardzo fajne, słodziutkie. Dobra, hop, i tam musimy lecieć do góry. O nie, takie najgorsze są, bo nie wiem czy... Łe, 2 HP. Widzowie, tego ci nie przejdę tego. Za Chiny. Ojej. Dobra, straszna dynia, poczekaj, bo ty mnie tu dekoncentrujesz. Mam 2 kreski HP i w sumie jest to możliwe, tylko bym musiał skoczyć tutaj na ten lód i potem tutaj. Idealnie, dobra, i teraz pyk. Okej, to było bliskie, ale się udało. Łe, dobra, jest. Nie tak, nie chciałem tak. Nie, no ja to spróbuję przejść, tylko trochę tak potrzebuję skupienia. Pyk. Nie. Łe, a tam w ogóle jest teleport, w sumie mógłbym dać radę tam skoczyć, ale... Okej, zatrzymałem się, więc mamy teraz normalnie wielką precyzję. Ciach. Dobra, damy radę. Pyk. Aha, teraz muszę się rozpędzić. Dobra, ciach. Pięknie. Dobrze, jestem. O Jezu, ale to jest ciężko strasznie. Dobra, ładnie, pięknie, spokojnie. Spokojnie. Chyba mogę sobie tak skoczyć. Łe, 2 kratki. Oj, to jest mega ciężkie. Dziękuję wam za oglądanie tego materiału. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Następnym razem. Możecie zostawić łapeczkę w górę. Będę wdzięczny. No i co, widzimy się w kolejnych odcinkach. Także pa, patki.